No tak, były. Było kilka takich akcji, ale jedna taka dosyć śmieszna dla mnie była akcja, kiedy właśnie po sezonie NBA wróciłem do Polski. Ze znajomymi wybrałem się do klubu. No, z racji mojego wzrostu zwracam uwagę na siebie. Podszedł jeden chłopak, który spytał się, czy gram w kosza. Powiedziałem tak, on powiedział, że zna koszykarzy. No i wtedy powiedział, że zna Czarka Trybańskiego świetnie, z którym to chodzi na imprezy. Często gdzieś tam się wybierają razem, bardzo dobrze go zna, więc troszkę mi się śmiać chciało. Kiedy mu powiedziałem, że to jestem ja, nie chciał uwierzyć, nawet chciał zobaczyć mój dowód osobisty.